Co to jest ślub? To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się, miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni, może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam by jeździł na urlop? No, chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny. Dlaczego? To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. No to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jak u przyjęciu na kawalera. I jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu. A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później 2 miesiące czekają na ślub, a potem 3 miesiące na dziecko. Niestety tak, chyba że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład. To wcale nie trudne, to jest tylko powiedzieć: zrezygnowałem, już chcę inną żonę. Ale żona wtedy łatwo się obraża, ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie. A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie jednak postanawiają ze sobą przeżyć życie? Mają już ciążę i nie chcą się rozłączyć. Przynajmniej na razie, dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą. A jak najczęściej wygląda taki uroczysty ślub? Trzeba wziąć kredyt, żeby zapłacić za księdza, żeby na kucharki zapracować. Na kelnerkę trzeba zapracować. A jak wygląda przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak: ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. I potem jest: ogłaszam was mężem i żoną. Możecie cię pocałować. Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę. I to jest za bardzo piękne. A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnie fajne chwile w ich życiu. To jest jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa. Że ona już jest niedotykania. To jest też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak: jak ją straci, to musi zostać Jaroszem. A kto to jest Jarosz? Człowiek je tylko same warzywa, bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka. Co to jest miłość? Pan się oświadcza pani. Jak bardzo ta pani już tak chce, to wtedy on się godzi i idą do kościoła, będzie wesele. A co to są oświadczyny? Dziewczyna, jak już ma wybranego chłopaka, to kupuje mu obrączkę, no i mówi: zaręczam cię. A on ci buntuje. Później idą do kościoła, zapraszają gości, wszyscy się usiadają. No i jest wzruszenie. A co to jest wzruszenie? Ja się wzruszyłam, kiedy moja siostra, Paulina, wybiła mi zęba krzesłem. A jak pan młody z panią młodą do mu się całują, to wtedy wszystkim, którzy na to patrzą, lecą łzy. A oni się nie wstydzą tak całować? Wcześniej próbowali. Skoro się nie wstydzą. Jakaś chwila była, już zaproponowali sobie, że będą się próbować, dopóki nie zacznie się ich małżeństwo. W takiej chwili, kiedy nikt jeszcze nie patrzy, pierwszy pocałunek sobie robią, a już drugi jak ktoś patrzy. A dlaczego tak jest? No bo może pierwszy może nie wyjść, a już drugi, to jest łatwe już. Ale mali chłopcy i małe dziewczyny nie powinny patrzeć. To dla nich śmiech. Dlaczego? Bo one są jeszcze małe, nie rozumią. Nie mają piersi, nie mają niczego dorosłego, zarostów i nie mają takiego gustu. Nawet nie wiedzą, co to jest. A co to jest pocałunek? Jest taki bardzo miły i bardzo wtedy ludzie chcą się żenić. Najszybciej jak tylko mogą, bo on jest taki słodki, taki bardzo romantyczny i spojrzenie ma takie połączone i jest bardzo taki delikatne. A czy miłość przed ślubem i ta po ślubie to jest taka sama? Nie, bo wtedy akurat po ślubie to już oni się znają. Co to ciekawego? A jak nie jest to ciekawe, to ludzie właśnie się tak dziwią. Po co ja się ożeniłem? I wtedy dopiero jakaś się zaczyna afera. Trudno, miłość musi odejść.
Co to jest rozwód? To jest, że człowiek się rozwija. To znaczy, musi tamtą babkę odstawić na bok i się może rozwijać. Rozwód to jest coś takiego, kiedy dziewczyna z chłopakiem się na przykład pokłócą, no i to jest boleściwe, dlatego, bo nie wiadomo, kto może zabrać dziecko, czy tata, czy mama. Musi rozstrzygnąć adwokatura. A nie ma innego wyjścia? Ludzie muszą się rozwieść? To nie jest dramat największy, bo można sobie znaleźć męża lub żonę. Zupełną umówkę. A dzieci? Ta żona lub mąż mogą być mili i mogą rodzić dużo dzieci, tylko żeby mieli pieniądze. I mogą mieć nawet swój dom gotowy. Dlaczego nie? Tak się może przydarzyć. I wtedy trzeba zakupić groźnego psa, ochronę i garaż. Ale u nas też ochrona i taka rodzina jest wtedy bezpieczna, jak już ma psa i ochronę i garaż i nie musi się rozwodzić. To w takim razie z jakich powodów ludzie rozwodzą się najczęściej? Z powodu kłótni. Dorośli mają muchy w nosie. Są takie gburliwe, egoistyczni. Z powodu niekochania się. A to można tak się raz kochać, a raz nie kochać? Nie, bardzo rzadko się to staje. Ale co? No, te rozstawanie się, a wtedy trzeba bardzo długo szukać męża lub żony. A w jaki sposób się szuka męża albo żony? Tak jak moje rodzice. Chodzili razem na studia i pobrali się. I teraz żałują. Dlaczego? Bo moja mama dużo pali papierosów, a mój tata mało i się wścieka na żonę. Ja się nie będę żenił. Może kiedyś tak, ale nie na początku, jak będę dorosły. A od czego to zależy, że jedno małżeństwo jest bardzo zgodne, a drugie nie? Jak kobieta jest piękna, to każdy ją chce. Ona jest kuścielka i tak na przykład jakby hipnotyzowała pięknością. Co to znaczy? Że człowiek się w kogoś zapatrzy i się chce w nim zakochać, na przykład na amen. Amen to jest, że wszystko jest na maksa, jak w pacierzu. Najczęściej w noc poślubną, tak jak kopciuszek. A co to jest noc poślubna? Mój kuzyn wie, ale mówi, że to świńskie. A co mówi? Że to jest świńskie, bo on tego nienawidzi, bo on miał już dwie żony i powiedział, że jak z trzecią żoną mu nie wyjdzie, to zostanie biskupem.